Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Za chwilę dowódca młodszyńskiego złożymy pełnego rozpoczęcia uroczystości inspektorowi Cezaremu Popławskiemu, zastępcy komendanta głównego policji. Panie i panowie oficerowie! Panie komendancie główny policji, dowódca uroczystości, łącznik Krzysztof Furga, melduje policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego, gotowych do uroczystych obchodów święta policji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wprowadził. Panowie oficerowie. Mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości Święta Policji. W tym roku obchodzimy 96. rocznicę powołania polskiej policji. Ta rocznica zbiega się z 90-leciem służby kobiet w naszej formacji. Głównym punktem dzisiejszej uroczystości będzie wręczenie medali, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Zanim jednak przejdziemy do części okolicznościowej naszej uroczystości, to w imieniu gospodarza inspektora Marka Walczaka, komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, chciałabym bardzo serdecznie powitać pana inspektora Cezarego Popławskiego, zastępcę komendanta głównego policji, posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Linię Staroń, pana Tadeusza Iwińskiego, pana Mirona Sycza. Witam senatorów, pana profesora Wiktora Habilitowanego Ryszarda Dureckiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pana Marka Konopkę. Bardzo cieszymy się z obecności pana Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pani Grażyny Klugę, wicewojewody warmińsko-mazurskiego. Miło nam, że swoją obecnością zaszczycili nas, dowódcy wojskowi, żandarmerii, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Miejskiej, a wśród nich generał dywizji dr Leszek Surawski, dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, generał Sławomir Kowalski, dowódca 2. Batalionu Zmechanizowanego 15. Igrzyckiej Brygady Zmechanizowanej, pułkownik dyplomowany Andrzej Szczołek, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, generał Brygady Straży Granicznej Wojciech Skowronek, komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, starszy brygadier Mirosław Kutecki, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki Straży Pożarnej, pułkownik Sławomir Urbański, komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pułkownik Paweł Lubiecki, dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie. Bardzo serdecznie witam pana inspektora doktora Piotra Wokalskiego, komendanta rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczecinie, pana inspektora Krzysztofa Lewickiego, naczelnika zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Olsztynie. Witam delegację Policji Holenderskiej. Bardzo cieszy nas obecność, szczególna uroczystość prezydentów miast i starostów powiatów naszego województwa. Serdeczne słowa powitania kierują do przedstawicieli prokuratury, sądownictwa i więziennictwa. Witam przedstawicieli oświaty oraz przedstawicieli wszystkich zaprzyjaźnionych z nami instytucji. Miło nam, że są z nami byli komendanci wojewódzcy Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Cieszymy się z obecności przedstawicieli Policyjnych Związków Zawodowych oraz przedstawicieli Związków Zawodowych Pracowników Policji.
Witam bardzo serdecznie duchownych, policjantów, pracowników policji oraz ich rodziny. A teraz o zabranie głosu poproszę inspektora Marka Walczaka, komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Panie komendancie główny policji, panowie generałowie, szanowni państwo, policjantki, policjanci oraz osobnicy cywilni policji. Stoimy dzisiaj u progu ważnego dla naszej formacji dnia 96. rocznicy powstania policji. Cytując za generałem brygady nad inspektorem Józefem Bordianem Zamorskim, komendantem głównym Policji Państwowej, przekazania przedwojennego policjanta, chcę zwrócić uwagę na moc i ponadczasowość tych słów oraz pokazać ich odbicie w codziennej służbie warmińsko-mazurskich policjantów. Pomóż temu, kto Twojej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jakbyś chciał, by się z Tobą obchodzono. Szanowni Państwo, Święto Policji to chwila, która skłania do refleksji na temat naszych dokonań w zakresie bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach. Wysokie, pozytywne oceny pracy policjantów naszego garnizonu, które wystawili nam w tym roku mieszkańcy, to dowód naszej właściwej obecności w ich życiu. Natychmiastowa reakcja na wezwanie, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom, ale przede wszystkim empatia i podmiotowość w działaniu to priorytety naszej służby. Bezpieczne podróżowanie czy spokojny wypoczynek w malowniczej krainie Wielkich Jezior Mazurskich, tak ważny dla jakości życia mieszkańców i wizerunku regionu, w dalszym ciągu koncentrują nasze działania. Poczucie dobrze realizowanych zadań nie zwalnia nas jednak od bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i reagowania wszędzie tam, gdzie pojawiają się nowe zagrożenia. Przyjaciele policji, samorządowcy, szefowie służb i instytucji współpracujących z policją. Z tego miejsca pragnę podziękować Wam za obecność i wsparcie, które słowom bezpieczeństwa to wspólna sprawa nadaje szczególny partnerska współpraca, wspólne inicjatywy w zwalczaniu przestępczości i patologii społecznej to fundament, na którym budujemy bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Panie i Panowie Przewodniczący Organizacji Związkowej, partnerstwo i gotowość do wspólnego rozwiązywania problemów, obecność przy funkcjonariuszach i pracownikach będących w potrzebie buduje stabilność naszej organizacji, za którą Wam dziękuję. Szanowni koledzy, policjantki, policjanci, pracownicy cywilni policji. Być policjantem to znaczy przede wszystkim wypełniać służebną rolę wobec społeczeństwa. Za chwilę wielu z Was otrzyma oznaczenia państwowe i resortowe oraz awansy na kolejne stopnie służbowe. Wszystkich bardzo serdecznie gratuluję tych wyróżnień. Ściskając Waszą dłoń, przekazuję dowód uznania dla Waszego ponadprzeciętnego zaangażowania i zawodowej pasji. Niech duma rozpiera Wasze rodziny i bliskich. To nagroda za ich codzienne zrozumienie i wsparcie, które się staje Waszą siłą. Szanowni Państwo, z okazji Święta Policji chcę serdecznie podziękować wszystkim policjantom oraz pracownikom Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego za to, co robicie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Życzę Wam wszystkim sukcesów oraz satysfakcji spełnienia odpowiedzialnych służb, aby to zawsze była bezpieczna służba. Niech nawet codziennych obowiązków nie pozwoli stracić z oczu drugiego człowieka. Niech nasz mundur budzi szacunek i będzie gwarantem prawa oraz obrony przed złem. Obrony tych, którzy czekają na naszą pomoc. Szanowni Państwo, przechodzimy do części okolicznościowej uroczystości. Bardzo miło dla policjantów, pracowników policji oraz innych wyróżnionych osób. Przed nami wręczenie orderów, oznaczeń oraz aktów mianowania na przyszłość. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 roku o nadaniu odznaczeń. Panie, Panowie Oficerowie. Na podstawie artykułu 138
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach na wniosek ministra spraw wewnętrznych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają medalem złotym za długoletnią służbę pani Skrzek Małgorzata, medalem srebrnym za długoletnią służbę podinspektor Bogdanowicz Andrzej, podinspektor Gida Dariusz, nadkomisarz Kobus Mirosław, starszy aspirant Kurzelowski Damian, podinspektor Szydłowski Edward, podkomisarz Tarasewicz Andrzej, medalem brązowym za długoletnią służbę, nadkomisarz Dobrzyńska Anna, podkomisarz Karniewicz Mariusz, komisarz Kajczyński Sebastian, podkomisarz Karaś Kamil, aspirant sztabowy Lędzion Arkadiusz, starszy aspirant Radek Joanna, podinspektor Szymulewska Ozioro Joanna, aspirant sztabowy Śmilkin Lis Joanna, pani Grzebrowska Kieszczyńska Katarzyna. Postanowienie podpisał panie, panowie oficerowie, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Panie, panowie oficerowie, oraz naszego gospodarza, inspektora Marka Walczaka, komendanta wojewódzkiego policji w Medale za długoletnią służbę nadał 26 maja bieżącego roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku na Warmii i Mazurach zostało odznaczone 97 policjantów i pracowników policji. Złote medale otrzymało 6 osób, srebrne 38, natomiast brązowe 53. Wśród wyróżnionych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej znaleźli się m.in. podinspektor Andrzej Budzanowicz, ekspert Wydziału Prewencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pełniąc służbę jeszcze w Wydziale Prewencji, był współautorem kilku projektów i akcji realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie, współpracował z Miejskim Zespołem Pomocy i Terapii Uzależnień przy wszelkiego rodzaju procedurach dotyczących przemocy w rodzinie. W tym gronie znalazła się starsza aspirant Joanna Radek, odznaczona brązową odznaką, policjanta Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która przez wiele lat pracowała jako dziedzicowa. Obecnie jej obszar działania to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wdrażała program Podstaw Przemocnie. Przeprowadziła wiele szkoleń dla policjantów i przełożonych z tej tematyki. Jest współprowadzącą cykliczne szkolenia o dzieci informować, zapobiegać otwarte szkoły otwarte jednostki policji, skierowane do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów naszego województwa. Brązowym medalem ze szkoleniem służbą wyróżniona została aspirant sztabowy Joanna Śmigli-Lis z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jest współautorem wojewódzkiego programu Za Chwilę Nie Za Późno, który jest skierowany do rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadnych na zmiany w województwie. Jest także wojewódzkim koordynatorem rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Rady Bezpiecznych. Od lipca ubiegłego roku aktywnie uczestniczy w pracach zespołu do spraw opracowania koncepcji działań profilaktycznych policji, powołanego decyzją komendanta głównego policji. Brązowy medal otrzymała również inspektor Joanna Szymulewska-Ozioro z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjanta zajmuje się m.in. pozaoperacyjną współpracą międzynarodową. Nadzoruje współpracę Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego z Policją Wojewódzkiego Obwodu Kaliningradzkiego oraz Policją Holenderską regionu Lipu. Doprowadziła do podpisania protokołu współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendantem Policji regionu Lipu. Przyczyniła się do zrealizowania tych projektów wykorzystujących dłuższą linię, m.in. w ramach programu Leonardo da Vinci. Wśród policjantek ma uważna profesor Anna Dobrzyńska z Wydziału Wywiadu Kryminalnego. Policjantka odpowiada za zapewnienie prawidłowej współpracy pomiędzy jednostkami policji naszego garnizonu, a biurem międzynarodowej współpracy policji, Komendy Głównej Policji. Otrzymuje bezpośredni kontakt z akredytowanymi w Polsce przedstawicielami zagranicznych firm ośrodkowych policji i pracowników dyplomatycznych krajowych i granicowych. Szanowni Państwo, możemy nadrobić prawami naszym wyróżnieniami. Thank you.
panią wicewojewodę, pana marszałka oraz pana prawodawcę poproszę o podpisanie na sceny. Odznaczenia za sukces policjant nadał 22 czerwca Ministerstwa Wewnętrznych. W tym roku w naszym darowiznaniu przez panią minister wyróżnioną zostało 123 policjantów. Warmińsko-Mazurskim funkcjonariuszom nadano 8 złotych odznak, 20 srebrnych oraz 95 brązowych. Przypomnę, że odznaka ta nadaje się policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wśród wyróżnionych przez panią minister policjantów znaleźli się m.in. inspektor Tadeusz Boszko, dowódca Udziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Wyróżniony został złotą odznaką zasłużony policjant. Inspektor przez wiele lat pracował w Wyższej Szkole Policji w Sztywnie jako dowódca pododdziału, a następnie wykładowca. Właśnie w czasie wieloletniej pracy w szkolnictwie policyjnym przyczynił się do wyszkolenia i przygotowania do wykonywania zawodu wielu funkcjonariuszy policji. Inspektor Tadeusz Boszko to dobry organizator, koordynator właściwego kierowania oraz wykorzystania sił policyjnych do działań związanych z zabezpieczeniem interes masowych, a także wzmacniania służby patrolowej siłami OPP w Olsztynie na terenie całego województwa. Złotą odznaką wyróżniona została inspektor Joanna Łukasia, która służy w policji od 25 lat. Od początku służby jest związana z wymiarem prewencji. Od 16 lat pełni służbę w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, gdzie zajmuje się koordynacją oraz nadzorem nad organizacją służby dzielnicowych w jednostkach policji naszego garnizonu. Z uwagi na jej długoletnie doświadczenie oraz praktyczną wiedzę została imiennie powołana do zespołu do opracowania i uzgodnienia projektu zarządzania komendanta głównego policji, sprawiedliwego i wolnego wykonywania zadań przez dzielnicowych i kierownika rewiru dzielnicowych. Dzielnicowi reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Policji zostali laureatami 7 ogólnopolskich zawodów policjantów dzielnicowych w dzielnicowym roku 2014. Drużynowo zajęli drugie miejsce indywidualnie, jeden z nich trzecie miejsce w kraju. Thank you.
Zbrojnej. Panie i Panowie Oficerowie. Na podstawie artykułu 48 oraz artykułu 52 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2015 roku mianuję inspektorem Policji młodszy inspektor Wic Krzysztof, młodszy inspektorem Policji podinspektor Mozarczyk Mirosław, podinspektor Polegoński Przemysł, podinspektorem Policji nadkomisarz Iwan Krzysztof, nadkomisarz Melista Marek, nadkomisarz Sylwestrza Karkariusz. Rozkaz podpisał panie i panowie oficerowie, komendant główny Policji, nadinspektor Krzysztof Gajewski. Panie i panowie oficerowie, wyróżnieni, wystąp. Inspektora Marka Marczaka, komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz panią Grażynę Szulkę, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego oraz pana Gustawa Marka Brzesina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Na Warmii i Mazurach awansowane na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało blisko 1000 policjantów, w tym produkcie szeregowym 96, w korpusie podoficerów 326, w korpusie aspirantów 509, w korpusie oficerów młodszych 53, w korpusie oficerów starszych 11. A awansy na wyższe stopnie podbierają policjanci z najwyższych grupy z oficerów starszych. Szanowni Państwo, poprosimy o brawa. Odczytanie rozkazu komendanta wojewódzkiego Policji dotyczącego aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe poproszę naszego inspektora z Zmierza Miejskiego. Panie i panowie oficerowie. Rozkaz personalny numer 530 z dnia 9 lipca 2015 roku. Panie i panowie oficerowie. Na podstawie artykułu 48 i artykułu 52 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2015 roku mianuję nadkomisarzem Policji komisarz Krzyżewska Adriana, komisarz Iwaniszyn Paweł, komisarz Jamrowski Daniel, komisarz Liszka Jacek, komisarz Zarzybski Krzysztof. Komisarzem Policji podkomisarz Albrechtczyński Grzegorz, podkomisarz Pekular Monika, podkomisarz Joachimiak Sebastian, podkomisarz Ruszczyk Sławomir. Aspirantem sztabowym Policji starszy aspirant Bąk Marcin, starszy aspirant Bogdański Marcin, starszy aspirant Dąbrowski Daniel, starszy aspirant Gałka Tomasz, starszy aspirant Myśliński Krzysztof, starszy aspirant Siergiewicz Jolanta, starszy aspirant Szulko Anton, starszy aspirant Policji, aspirant Ciedzielska Ruszula, aspirant Kogut Ireneusz, aspirant Mazuro Paweł, aspirantem Policji, młodszy aspirant Grzyb Pamięt, młodszy aspirant Kawka Magdalena, młodszym aspirantem Policji, sierżant sztabowy Florek Krzysztof, sierżant sztabowy Zakrzewska Małgorzata, sierżant sztabowy Żmijewski Artur, sierżantem sztabowym Policji starszy sierżant Brzozowska Agnieszka,
Także sierżantem policji. Sierżant Tomej Katarzyna. Sierżant Górka Zofia. Sierżant Kuklińska Anna. Sierżant Hawła Stela. Sierżant Buksztor Marta. Sierżantem policji. Starszy posterunkowy Kornelów Marcin. Starszy posterunkowy Kulka Aleksander. Starszy posterunkowy Rzysk Tomasz. Starszy posterunkowy Stankiewicz Marta. Rozkaz podpisał. Panie i panowie oficerowie. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, inspektor Marek Walczak. Panie i panowie oficerowie, wyróżnieni, wystąp.
Po odczytaniu decyzji ministra spraw wewnętrznych o nadaniu medali za zasługi dla policji poproszę młodszego inspektora Zbigniewa Czajkowskiego. Panie i panowie oficerowie. Decyzja nr 5 ministra spraw wewnętrznych z dnia 27 maja 2015 roku o nadaniu medalu. Panie i panowie oficerowie. Na podstawie artykułu 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o ustanowieniu medalu za zasługi dla policji za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań policji niżej wymienionym nadaję. Brązowy medal za zasługi dla policji. Pan Fias Bogusław. Inspektor Gołota Cezary. Pan Harkaj Jan. Inspektor Chyzowski Marek. Pan Nowicki Andrzej, młodszy brygadier Ostrowski Tomasz, starszy kapitan Pawsławski Marek, inspektor Skudelski Wiesław, pułkownik Szczołek Andrzej, pan Załuski Zbigniew. Decyzję podpisała panie i panowie oficerowie minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Panie i panowie oficerowie pana starszego kapitana Marka Pawsławskiego, pana inspektora Wiesława Skudelskiego, pana pułkownika Andrzeja Szczurka, pana Zbigniewa Załowskiego. A medale wręczy inspektor Cezary Puławski, zastępca komendanta głównego, inspektor Marek Walka, komendant wojewódzki policji w Olsztynie, pan Gustaw Marek Brzeż, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Drożka Grupę, wicewojewoda warmińsko-mazurski. Medale za zasługi dla policji nadał 27 maja bieżącego roku minister spraw wewnętrznych. To odznaczenie nadaje się za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań policji. W sumie w tym roku minister spraw wewnętrznych medal za zasługi dla policji nadał 26 osobom z Warmii i Mazur. Dzisiejsi wyróżnieni otrzymali brązowe medale. Jeszcze raz przypomnę osobom, które udzielają oznaczenia. Pan Bogusław Kijas, pan inspektor Cezary Gołota, pan Jan Harkaj, pan inspektor Marek Kryzowski, pan Andrzej Nowicki, pan młodszy brygadier Tomasz Ostrowski, pan starszy kapitan Marek Czasławski, pan inspektor Wiesław Skuderski, pan pułkownik Andrzej Szczurka, pan Zbigniew Załuski. Bardzo wszystkim dziękujemy.